Chcę, dopóki nie pokonam giganta. Sytuacja trochę się zmieniła. Na Art Skellig będą się ważyć losy całego Skellige. Wybór króla. Losy Skellige ważą się tutaj. Jeśli wykonam zadanie, to znaczy, że bogowie przeznaczyli mnie na władcę. Inni kandydaci już czekają w Kartrolde. W takim razie muszę się pośpieszyć. Czas stanąć do walki z gigantem. Idziesz ze mną? Rozumiem, masz zamiar zmierzyć się z gigantem, niezależnie od tego, czy ci pomogę, czy nie. Oczywiście, ale najpierw trzeba jeszcze opatrzyć Leifa i gdzieś go przenieść. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyło. On nie żyje. Znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Chodźmy! Chodźmy szybciej! Całkiem jak krach. Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ancrate? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny.
Wypuśćmy go. W walce z gigantem dodatkowy miecz na pewno się przyda. Nawet jeśli będzie nim wymachiwał wariat. Słyszałem to, Ancrate. Wypuśćcie mnie natychmiast. Poczekaj tu, a ja znajdę klucz. Nie win się. Vigi był nieprzewidywalny. Jak go znam, od razu rzuciłby się na giganta z pięściami. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Hjalmar, zabójca giganta, brzmi lepiej. To twoja wyprawa. I tobie należy się chwała. Masz rację. Chodźmy stąd. Chodźmy. Wracasz na Altskelli. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undvik i straciłem całą drużynę. Kto jeszcze zgłosił swoją kandydaturę? Pewnie Lugos Siny, Otryk, Svanrige... I Ceres. Ceres? Moja siostra? Ale ona przecież... Wszyscy byli zaskoczeni. A ojciec? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Ceres nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. Popłynęła na Spikerok. Sama. Sama? Co ona sobie w ogóle myślała? Chciała pomóc Udalrykowi. Nie wierzysz, że jej się uda? O bogowie, Ceres... Wiedźminie, a ty nie wybierasz się przypadkiem na Spikerog? Wybieram się. To dobrze. Dzięki, Geralt. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bywaj, Ancrate.
Co tam, Geralt? Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ancreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Gdy tylko zdobędę koronę, wyruszę, by wesprzeć cię moim mieczem. Liczyłem, że pojedziemy od razu. Wybacz, ale muszę myśleć, jak przystało na króla. Gdybym teraz wyjechał, klany uznałyby to za tchórzostwo. Najpierw muszę zdobyć koronę.